doradztwa zawodowego, czyli jak uczyć, by absolwenci szybko i bez problemów znajdowali pracę. Jaki wybrać zawód, by po skończeniu szkoły nie zasilać grona bezrobotnych? W Radomiu od kilku lat funkcjonuje program kształcenia dualnego, który ma pomóc młodzieży w bezproblemowym wejściu na rynek pracy i pozostać w Radomiu. O tym oraz o pierwszym konkursie branżowym w Radomiu opowiedzą dzisiejsi goście. Teoria w szkole, praktyka w zakładzie pracy, być może u przyszłego pracodawcy. Tak bardzo w skrócie można powiedzieć o kształceniu dualnym, które od lat z powodzeniem realizowane jest w Radomiu i zyskuje coraz nowsze formy. I o tych formach rozmawiam z dzisiejszymi naszymi gośćmi. Pani Małgorzata Kowalska, Instytut Technologii i Eksploatacji, Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami jest z nami w studio. Witam serdecznie. Witam Państwa. Oraz pan Mirosław Żurek, Instytut Technologii i Eksploatacji również oraz Grupa Badawcza Łukasiewicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią redaktor i państwa serdecznie też. No właśnie, na początku tak troszkę sięgnijmy do tego, jak to się wszystko zaczęło. Rzeczywiście przynajmniej od 5 lat, a być może nawet trochę dłużej, ta edukacja dualna, czyli łączenie nauki szkolnej, nauki zawodowej z praktykami u pracodawców w konkretnych zakładach pracy, funkcjonuje. Rzeczywiście dołączają kolejne branże. Która z nich, która z tych branż radomskich odpowiedziała najszybciej i powiedzmy najpełniej na takie wezwanie? W dniu dzisiejszym możemy powiedzieć, że najpełniej i najszybciej odpowiedziała branża metalowa i tu jest przede wszystkim zasługa Izby Przemysłowo-Handlowej, która wspólnie z nami i z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Radomia i z pracodawcami przede wszystkim branży metalowej zorganizowała po raz pierwszy możliwość odbywania staży dla dwóch szkół radomskich, to jest Zespół Szkół Technicznych w Radomiu i Zespół Szkół Zawodowych imienia Majora Hubala też w Radomiu. I teraz już możemy powiedzieć, że te zajęcia dla uczniów stały się dniem powszednim w zawodzie operator obrabiarek skrawających w Radomiu. To są pierwsze początki i myślę, że kolejne zawody też ruszą w tym kierunku, bo już jest przetarta ścieżka dla nich. Pokazane jak to robić, z kim to robić, jakie są korzyści też dla stron, które uczestniczą w tym procesie. Aktualnie Instytut Technologii i Eksploatacji prowadzi dwa projekty. Są to staże dla uczniów szkolnictwa branżowego właśnie w branży mechanicznej, elektromechanicznej, gdzie bardzo wielu uczniów, 70 w jednej branży i 90 w drugiej, będzie odbywać praktyki u naszych lokalnych pracodawców. No właśnie, bo całą ideą tego pomysłu kształcenia dualnego było, ażeby absolwenci szkół, czy to średnich, czy później także konkretnych kierunków studiów, nie stawali się bezrobotni, żeby nie kształcić, no powiedzmy, w kierunkach, które później nie mają popularności, czy po prostu nie mają racji bytu na rynku pracy. Czy po tych kilku latach tego kształcenia dualnego już widać efekty? Czy te osoby, które przeszły tą ścieżkę edukacyjną, pracują? Pani redaktor, według mnie tak, widać efekty, gdyż po pierwsze uczeń szkoły tej branżowej mógł po raz pierwszy pójść do rzeczywistego środowiska pracy i rzeczywiście pracować. Jak ostatnio byłem na spotkaniu Izby Przemysłowo-Handlowej, no to padały takie postulaty, że jeżeli któryś z uczniów tylko zgłosił, że jest niezadowolony z jakiegoś aspektu, to zaraz pracodawcy, którzy w tej chwili tam współpracują w realizacji tego programu, na przykład bardzo szybko reagowali, przesuwali tą osobę do innego pracodawcy. Spora część tych uczniów pozostaje, jednakże no, nie kryjmy też faktu, że aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży przekładają się na to, że nie kończą nauki po tej branżowej szkole pierwszego stopnia, kontynuują naukę w technikum i spora część ich idzie,
automatycznie na studia wyższe. W związku z tym trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć, ilu tych absolwentów pozostało pracodawców. Jesteśmy teraz z Izbą, współpracujemy nad ewaluacją tego projektu, który jest przez nich, jak to się mówi, liderowany. Myślę, że do końca roku będziemy mieli już takie szczegółowe dane na temat tego, jak młodzież to postrzega, jak pracodawcy i jak szkoły patrzą na ten aspekt. Także w momencie, kiedy będziemy mieli badania, z chęcią się umówimy z Państwem i z przedstawicielami Izby na kolejny wywiad, by przedstawić takie konkrety rzeczywiście z tych działań. Statystyki będą na koniec roku, ale doświadczenia są już teraz. Czy istnieje w ramach właśnie współpracy tych partnerów? Tu Pan wspomniał o Izbie Przemysłowo-Handlowej. Mamy szkoły branżowe, mamy Instytut Technologii i Eksploatacji, więc Państwo w jakiś sposób komunikujecie się, współpracujecie. Na czym polega to badanie rynku, prawda? Żeby wiedzieć, żeby nawet szkoły wiedziały, jakie kierunki uruchamiać i kogo kształcić. Jeżeli chodzi o badanie potrzeb rynku pracy, to w tej chwili od 2019 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki, bo to jest taka właściwa nazwa, opracowuje takie roczne raporty, które nazywają się programami zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. W tych raportach mamy pokazany kontekst krajowy, czyli w jakich zawodach szkolnych jest największe szczególne zapotrzebowanie w kraju. I też mamy kontekst wojewódzki. Tu z kolei mówimy o takim istotnym i umiarkowanym zapotrzebowaniu na te konkretne zawody. To też przekłada się, ta prognoza z kolei przekłada się na to, że zawody, które znajdują się na tej liście, tej szczególnie istotnych dla danego województwa, automatycznie mogą być tymi nowymi kierunkami kształcenia, które są uruchamiane w szkołach, gdyż no, w tej chwili szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym zwraca się do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o wydanie opinii, czy jest zapotrzebowanie na dany zawód. I właśnie ta prognoza, o której wspominałem, jest jedną z takich wyroczni, nazwijmy to w cudzysłowie, do której też ta rada się odwołuje, wydając to zezwolenie. Jest jeszcze jeden warunek, który jest bardzo istotny przy tworzeniu takich nowych kierunków kształcenia, mianowicie szkoła musi mieć pracodawcę, z którym będzie współpracowała. I to też może być swego rodzaju ten zalążek rozwoju tej koncepcji kształcenia dualnego, czyli tego łączenia teorii z praktyką już w konkretnej firmie i przedsiębiorstwie. Zapotrzebowanie rynku pracy to także barometr zawodów, który mówi nam, że w powiecie radomskim brakuje wykwalifikowanych pracowników z dodatkowymi uprawnieniami i z doświadczeniem w zawodzie. A to doświadczenie mogą zdobyć jedynie pracując w zakładzie pracy, podczas kształcenia dualnego, podczas staży, w trakcie praktyk. Zmienia się też perspektywa takiego młodego człowieka, który uczy się kultury pracy, nabywa umiejętności społecznych, komunikacyjnych. I wniosek jest jeden, że to kształcenie dualne, czy staże, czy praktyki muszą być wspierane przez szerokie grono partnerów. No właśnie, bo wiele mówiło się też o tym, ażeby ta młodzież zostawała w Radomiu, a jeżeli wybiera odpowiadający jej kierunek studiów w innych miastach poza Radomiem, no żeby jednak było coś, co ich przyciągnie z powrotem do Radomia, wracała, prawda? Żeby to zahamować, powiedzmy, ten trend wyjazdów. Czy właśnie te działania, o których tu Państwo mówią, również to mają na celu? Tak, realizujemy szereg projektów Erasmus Plus, które są edukacyjne. No i próbujemy uświadomić młodzież, że jest wiele możliwości na naszym rynku lokalnym czy regionalnym, że jest wiele miejsc pracy i gdzie mogą się realizować. I tym właśnie chcemy zmienić, odwrócić ten trend, o którym Pani wspomniała. Ja jeszcze chciałbym nawiązać do tych doświadczeń, które ma Izba i pochwalić w szczególności pana prezesa Łuszka Chrzabiałczaka i koordynatora całego tego projektu ze strony Izby, pana Przemka Radomskiego. No i też i z takich spotkań, takich roboczych, powiem pani, że na przykład, co mi się bardzo też spodobało, że
praktycznie oni biorą całe klasy, które są, czyli jak gdyby, jeżeli jest tworzony oddział, ten oddział ma jak gdyby zagwarantowane to, że jest możliwość odbycia tego kształcenia dualnego w tym przedsiębiorstwie. No właśnie, pan również reprezentuje sieć badawczą Łukasiewicz. Jest to jeden z podmiotów, które uczestniczą, że tak powiem, i w monitorowaniu tego rynku, lokalnego rynku pracy, ale też przede wszystkim współpracują z przedsiębiorcami na linii, powiedzmy, nauka-biznes. No właśnie, a jak to się przekłada na tą współpracę z młodzieżą, ze szkołami? Właśnie w kierunku kształcenia dualnego. To może tak troszeczkę o tej sieci powiemy, gdyż nie wszyscy jeszcze nasi słuchacze pewnie są zapoznani z tym, że w ogóle istnieje taki Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Dziś pełna nazwa to jest sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji. Jesteśmy jednym z 30 kilku instytutów, który jest włączony w tą sieć. W tej chwili zarządza nami Centrum Łukasiewicza. W sieci, można powiedzieć, mamy do dyspozycji 4,5 tysiąca ponad naukowców i mamy taki fajny system rzucania wyzwań przez przedsiębiorców. Mianowicie każdy przedsiębiorca, jeżeli chce, ma jakiś taki problem do rozwiązania, może złożyć wyzwanie i wówczas zbieramy zespoły robocze, przedstawiamy koncepcje i zupełnie bezpłatnie pokazujemy kilka możliwych rozwiązań danego wyzwania. I to potem ten przedsiębiorca decyduje, z kim chce współpracować. Podobnego rodzaju wyzwania też możemy robić równie dobrze w obszarze edukacji, czy też szkolnictwa teraz branżowego, bo jednak ta edukacja zawodowa jeszcze pozostaje z tych najwyższych starych lat związanych z naszym kształceniem, przynajmniej z moim kształceniem zawodowym. I mi się wydaje to, co Małgorzata już wcześniej powiedziała o tych stażach i praktykach, które w tej chwili organizujemy, to też są nowe, innowacyjne formy. Mianowicie tu powstaje modelowy program staży i praktyk, który jest efektem współpracy przedsiębiorcy, szkoły i pokazując ten program praktyk, pokazujemy też, że przedsiębiorstwa różnią się między sobą. Mimo że my pokazujemy maksimum to, co można byłoby zrobić, jednak przedsiębiorca przychodzi i mówi, ja mogę zrobić punkt A, C, D, E, F. Natomiast Państwo już potem zastanówcie się, co robimy dalej, gdyż no, nie czarujmy się, no, jest bardzo trudno w tej chwili znaleźć na rynku takiego przedsiębiorcę, który w sposób kompleksowy nam zrealizuje cały program praktyk czy też staży zawodowych w firmie, a to jest ściśle związane z kolei z tą naszą podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, gdzie tych efektów jest dosyć sporo, a szkoła też uwzględnijmy fakt, że jest rozliczana z efektów poprzez wyniki egzaminów tych zawodowych z danych kwalifikacji. A możliwości wsparcia szkół jest bardzo wiele. Przedsiębiorcy organizują wizyty studyjne w swoich placówkach. Tak jak powiedział Mirek, organizują praktyki, staże zawodowe, tworzą klasy patronackie, proponują doradztwo. Wspomniane klastry edukacyjne, coraz bardziej popularne, oferują stypendia dla najzdolniejszych, szkolą także nauczycieli praktycznej nauki zawodu. A kolejnym sposobem na wsparcie szkoły, która kształci przyszłe kadry, mogą być międzynarodowe konkursy umiejętności. I taki konkurs przed nami, to bardzo tak płynnie przechodzimy do zespołu szkół budowlanych tym razem, prawda? Nie branża metalowa, ale to nadzieja na kolejną branżę. Rzeczywiście systemy suchej zabudowy Radom 2021. To brzmi bardzo enigmatycznie dla kogoś, kto, tak zagadkowo, dla kogoś, kto nie zajmuje się budownictwem na co dzień. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby wypracowywać umiejętności. I skupiliśmy się w tym momencie na branży budowlanej i systemach suchej zabudowy, czyli popularnych karton gipsach i wykańczaniu wnętrz. Konkurs polega na tym, że zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami na dwudniowe wydarzenie, które jest zupełnie praktyczne i zadaniem uczniów będzie wybudowanie konstrukcji systemu suchej zabudowy. Jest to będzie to ścianka, wymagane jest jej otynkowanie,
i wiele innych szczegółów, o których ja nie jestem ekspertem, mamy od tego jury. Mogę jeszcze dodać, że konkurs poprzedzają eliminacje. I są to także eliminacje praktyczne. W odróżnieniu od tradycyjnych olimpiad przedmiotowych, nasze eliminacje są tylko i wyłącznie praktyczne. Zadaliśmy uczniom takie zadanie treningowe, które wykonują właśnie w tej chwili w swoich szkołach na warsztatach. Mają również wybudować pewnego rodzaju konstrukcję, nakręcić film, zrobić taki krótki fotoreportaż. I na tej podstawie wybierzemy 8 najlepszych i zaprosimy ich właśnie do szkoły budowlanej, do zespołu szkół budowlanych w Radomiu, gdzie współpracujemy bardzo mocno z dyrekcją i dziękujemy za tą właśnie współpracę. Ile tych szkół bierze udział w eliminacjach, tych, które w tej chwili trwają? Z jak licznej grupy wyłonicie tą wspaniałą, finałową ósemkę? 150 szkół zostało poinformowanych i zaproszonych do konkursu, do eliminacji, a zgłosiło się 15 szkół z całej Polski. Jestem w kontakcie z opiekunami tych uczniów. Są to naprawdę fantastyczni ludzie, fantastyczni nauczyciele przedmiotów zawodowych. No i młodzież również wykazuje duże zainteresowanie tego typu aktywnościami, ponieważ są to pozalekcyjne zajęcia, które odbywają się w ich czasie wolnym, w czasie wolnym też nauczycieli. Dlatego tym bardziej jesteśmy z tego dumni. Jakie będą korzyści? No właśnie, bo ta młodzież często zadaje takie pytania. Olimpiada przedmiotowa zwalnia na przykład z części egzaminów maturalnych, jeżeli się zostanie laureatem. Konkursy przedmiotowe, no to też dają jakieś właśnie tego typu profity w postaci właśnie czy oceny, czy innej kategorii, prawda, ocen. Natomiast jak to jest w przypadku tych eliminacji? Czy to jest tylko tak po prostu możliwość sprawdzenia się, zdobycia dodatkowej wiedzy, czy jednak na coś można liczyć? To przetestowanie swojej wiedzy jest na pewno bardzo cenne, ale konkurs nasz jest oparty o formułę międzynarodowych konkursów umiejętności zawodowych World Skills i Euroskills, które mają bardzo długą tradycję w Europie, są ogromnymi wydarzeniami porównywalnymi do olimpiad sportowych i jest szansa, że nasz konkurs będzie miał kontynuację w tych właśnie wydarzeniach. Jeszcze na tą chwilę nie mogę nic obiecać i nie mogę potwierdzić takich informacji, ale pracujemy nad tym i będziemy i to będzie właśnie ta nagroda, że swoje umiejętności możemy zebrane w szkole, możemy zaprezentować najpierw tu u nas w Radomiu, a potem w Polsce i być może na świecie. Jak gdyby też uzupełniając jeszcze wypowiedź Małgosi, mieliśmy okazję obserwować takie wydarzenia w innych branżach w Polsce już i też za granicą i powiem szczerze, no robi to ogromne wrażenie, bo pokazujemy, że młodzież może rywalizować nie tylko na tym gruncie sportowym, czy teraz tych modnych e-sportów, ale też na gruncie zawodowym i bardzo, powiem tak, miło się patrzyło na tych młodych ludzi, którzy z dokładnością wręcz do milimetra, na przykład w zawodach kelner czy też barman, wykonywali swoje te ćwiczenia, gdyż tam jest praktycznie punktowane, no już są takie detale i dyskusja potem, jak mieliśmy okazję też obserwować, jak jury dyskutuje między sobą, to no przyjemnie jest. I jeszcze tak wracając jakby do tych korzyści, co młodzież zyskuje. Przede wszystkim młodzież zyskuje to, że trafiają do tego konkursu, można powiedzieć, pasjonaci. Są to ludzie młodzi, którzy już doskonale wiedzą, że chcą się odnaleźć w tym zawodzie, chcą to robić i to jest dla nich pasja. I widać to podczas tych konkursów. Zyskuje też na tym prestiż szkoły, bo pokazują, że kształcimy jednak w tej Polsce bardzo dobrze, ale nasza szkoła, jeżeli wygrywa, czy też któryś uczeń, jeżeli się nawet dostaje do tej ósemki, pokazuje, że nie jesteśmy lepsi od innych. To wy, pozostali, którzy jesteście na rynku edukacyjnym, musicie dociągać do nas. No i też prestiż to reklama. Reklama to lepszy nabór potem na kolejne lata nauki dla szkoły. Także i co jeszcze uczeń jeszcze zyskuje? Są pracodawcy, którzy obserwują. I często jest tak, że wielu tych uczniów
mając taki tytuł, po prostu już ma zatrudnienie w ręku, znaczy wręcz bilet do podjęcia pracy, i to mi się wydaje, że czasami jest ważniejsze od tego, co ma zrobić na tym konkursie, gdyż no, ci młodzi ludzie, no powiem tak, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem, jeszcze chcę celowo podkreślić, oni to robią fantastycznie, z pasją i zamiłowaniem. No i te przedsięwzięcia były bardzo, bardzo takie no, uroczyste. Konkurs dopiero za miesiąc, ale data już jest znana. Tak, jest to 21-22 października w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i w trakcie drugiego dnia konkursu organizujemy również konferencję. Konferencja ta będzie miała tytuł Liderzy Umiejętności, Synergia Szkół, Rzemiosła i Przedsiębiorstw, i zaprosimy gości, którzy opowiedzą nam albo zaproponują, jak połączyć właśnie te trzy obszary, żeby kształcić jak najlepiej, żeby kształcić mistrzów po prostu w swoich zawodach. Ja już w tym momencie nabieram ochotę, żeby zobaczyć te dzieła, które powstaną, bo tak jak Państwo mówią, to są młodzi pasjonaci, którzy wykonają pewne konstrukcje, wkładając w to całe swoje umiejętności, ale także całą swoją kreatywność. Czy jeżeli ktoś z mieszkańców, który nie jest nauczycielem, uczniem, ale jednak zainteresuje go ten temat, może przyjść, obejrzeć, zobaczyć? Jak najbardziej. Szkoła jest otwarta i całe wydarzenie jest otwarte. Odbywa się ono pod patronatem prezydenta miasta Radomia, więc serdecznie zapraszamy, jeżeli tylko nam pozwolą na to warunki pandemiczne, i to serdecznie zapraszamy. A o kształceniu dualnym i konkursie, wyjątkowym konkursie, który po raz pierwszy odbędzie się w Radomiu, systemach suchej zabudowy Radom 2021, mówili Małgorzata Kowalska, Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu, i Mirosław Żurek, reprezentujący tęż samą instytucję. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie i zapraszam panią redaktor, jak i wszystkich słuchaczy na to nasze wydarzenie. Jak przyznaje Waldemar Trelka, starosta radomski, warto stawiać na kształcenie dualne, bo ten system zdaje egzamin także w innych krajach. Byłem kiedyś dyrektorem Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu. Pojechaliśmy wtedy do Niemiec, bo mieliśmy i dalej jest ta współpraca ze szkołami niemieckimi. Tam można właśnie tę współpracę między firmami, przedsiębiorstwami i konkretnymi ludźmi, którzy prowadzą konkretne interesy, można było zaobserwować. To było kilkanaście lat temu. Dziś w Polsce jest ten mechanizm, bardzo dobry mechanizm, a mianowicie rynek i potrzeby pracodawców są odpowiednio wcześniej sygnalizowane i właśnie dzięki temu młodzi ludzie mogą kształcić się już bezpośrednio na taśmie produkcyjnej czy u konkretnego fachowca i uczyć się podpatrywać tego zawodu. Pracodawcy mają w tym interes, ponieważ chcą młodych absolwentów, którzy już na etapie przygotowania i kształcenia według nich mogą spełniać ich oczekiwania i kryteria. Dlatego to kształcenie nie teoretyczne, nie tylko w tym samym miejscu, jeśli chodzi o naukę praktyczną, naukę zawodu, ale właśnie w konkretnych przedsiębiorstwach, czy to w pionkach, czy w przedsiębiorstwach ościennych, które wokół pionek są zgromadzone, czy w terenie południowym, a więc Iłża i okoliczne zakłady pracy, te państwowe i te prywatne, ale również to, co powiedziałem wcześniej, to ssanie rynku, jeśli chodzi o pracowników z Radomia i z całej Polski, jest coraz bardziej widoczne, bo coraz mocniej rola pracownika w tej relacji z pracodawcą jest większa i bardziej znacząca. To znaczy zaczyna pracownik mieć swoją ofertę i również stawiać swoje oczekiwania i warunki, bo ważne jest, żeby na tym rynku pracodawca-pracownik te relacje nie były zachwiane i żeby pracownik przyszły, potencjalny, mógł stawiać
konkretne oczekiwania. I dziś myślę, że to bezrobocie coraz niższe sprawia takie możliwości absolwentom, naszym uczniom szkół, ale i zwykłym pracownikom, aby szukając nowej pracy nie szukali jej na przysłowiowych kolanach, ale oczekiwali od pracodawcy wymiernych warunków pracy i płacy. Radox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96 i 9.